Halo, halo. Dzień dobry Państwu. Czwartek. Znowu coś nowego, jeśli chodzi o PS, o MyClub'a. Ja już sobie odebrałem 50 końców, bo teraz codziennie przez tydzień będziecie mogli sobie codziennie przez tydzień będziecie mogli sobie codziennie odbierać MyClub końcy po 50. Więc nie ma żadnych feature'ów w tym tygodniu. Więc warto sobie przyoszczędzić na kolejne tygodnie. I pokażę wam, co jest w kolektor boxach, bo mam 25 tysięcy, ale z tej paczki Ederson i Paulinho to są jedyne piłki, które mnie interesują. Słabo. Z drugiej paczki nie chcę kupować. Z drugiej paczki no Agüero może. Ale tak naprawdę, kto by mi się przydał? Alisson i Aleksandro. Ewentualnie. Nie, no Alisson i Aleksandro raczej. Lipa, moim zdaniem lipa całkowita. Więc dzisiaj nie będzie nic otwierania, bo otworzyłem wcześniej już sobie tą paczkę moją cotygodniową. I oczywiście srebrne piłki, więc nic nie przegapiliście. Ale zagramy sobie od razu spotkanie. Trzeba chyba wygrać tylko jeden meczek, żeby zgarnąć paczkę, więc w sumie. Więc w sumie tylko skład muszę zmienić. W sumie jakąś paczkę otworzymy, ale mówię, no moim zdaniem nie warto. Myślę, że szkoda kasy troszkę. Mam zmęczony, to znaczy, że zagramy tym drugim. O, tu jest wypoczęty. Tutaj wszyscy są zdrowi, wszyscy zdrowi. Dziękować, to możemy jechać. No i tam jakieś GP jeszcze, okej, okay, spoko. Myślę, że można w tym tygodniu trochę pofarmić. Znaczy pofarmić, pozbierać kasę i później po prostu czoła, dobrze. Sobie ją wydać w następnym tygodniu, jak będzie coś ciekawszego. Jakaś Liga Mistrzów albo coś, znaczy nie wiem, na następnym tygodniu chyba nie ma Ligi Mistrzów, ale kurczę, patrzcie, tu same wygrane, a ja tam dwa przegrane miałem. Słabo z mojej strony. Pewnie przeciwnik będzie miał trochę lepszy skład, bo ja zauważyłem, że to chyba tylko ja gram na dwa składy i mój brat, bo chociaż nie, mój brat gra na jeden. Ja nie wiem, co jest, czy co ze mną coś jest nie tak, no bo kurczę, chcę każdym zawodnikiem trochę pograć, a tu wszyscy widzę grają swoimi najlepszymi. Znaczy wszyscy. Wiadomo, że nie wszyscy, ale jak ich spotykam, to właśnie. No nie wiem. Agüero wrzucę później, wiecie? Dajeka też wrzucę, bo jak jest w formie, to aż szkoda, żeby. I Sokratisa. Dobra, tak to zrobimy. Że będzie ok. Ok. Tylko sobie białe stroje. No i idziemy. Mam nadzieję, że tym razem już głos będzie chodził równo razem ze mną. Nie wiem czemu to tak działa. Bo to jest tak, że. Ja nie wiem, czy ja wam to już tłumaczyłem na jakimś odcinku, panie. A może ostatnio? Właśnie nie pamiętam, bo ja nagrywałem odcinek z moim bratem dzisiaj. Nie pamiętam, czy ja tam o tym mówiłem, czy nie. Nie wiem. W każdym razie to jest tak, że jak mam kompa obciążonego, to czasem on tak robi, bo ja mam ustawione jakąś jakieś opóźnienie, bo wiadomo, że z nagrywarki jest to lekkie opóźnienie. Tak samo mam tam ponad pół sekundy ustawione opóźnienie na kamerkę. Czyli wy nie widzicie jakby. Wszystko jest trochę opóźnione, ale jak wy to oglądacie, to jest razem jakby w całości, wiecie o co chodzi. I tak samo dźwięk jest opóźniony o te 6, o te, ile tam? Nie, zaraz, o ile ja to? Ponad pół sekundy chyba. No i, no i mam nadzieję, że nie będzie nic przycinało. No i czasem jak się, czekajcie, bez sensu to zagrałem, ale zaraz wam dokończę. Dobra, czasem jak się po prostu mój komputer przegrzewa, to on mi jakoś te opóźnienia zmienia. I przez to później tak to wychodzi na materiale. Ja to widzę na materiale, wiecie, znaczy widzę. Czasem widzę, czasami nie, ale jak widzę to często jest tak, że nagram. No, chyba nie. Że nagram odcinek, nie wiem, 10-minutowy, a przez ostatnie 2 minuty widzę, że się opóźnienie zrobiło. No i nie będę powtarzał, wiecie, całego odcinka, gdzie gadałem tam o czymś i później to samo, wiecie, że ja na żywioł to nagrywam i
I po prostu dla mnie to jest takie. Już mówię, dobra, no to chyba jakoś to przełknięcie, ale rzadko się to zdarza już, ale jak widać ostatnio się akurat tak złożyło, że się zdarza. Gdzie ty wychodzisz tym bramkarzem? Miał farta, że to nie doszło teraz do mojego zawodnika. Z tej bramy bym to ładował. O, to powinna była być moja. No, jest moja, dobra. Także mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie ok. Jak nie, to znaczy, że może przyczyna leży w czymś innym i muszę tam popatrzeć. Ale dziś już patrzyłem i wszystko jest ustawione tak jak trzeba. Nie wiem. Zapauzował, nie wiem o co chodzi. No i oczywiście tak, dzisiaj czwartek, więc tego MyClub'a dostaniecie. A jutro myślę, że nagram. Chociaż jutro się na miasto wybieram, ale w ogóle. Wczoraj wylądowałem niechcący w innym miejscu niż przypuszczałem, że wyląduję wieczorem. Co początek może być dosyć interesujący tego, co wam opowiadam, ale to chyba jednak nie to, co się domyślacie. Otóż zastanawiałem się, czy sobie nie skoczyć do kina, ale patrzę na te filmy. Tak mówię, no co tam, Eastwooda może bym obejrzał, ale akurat było 21:30, to mówię, gdzie ja później dzisiaj na 8 mam, znaczy miałem, to gdzie ja będę się pchał później po nocach z powrotem i na pewno jutro wstanę. No to poszedłem na zespół jazzowy tam coś załatwić. Czekajcie, zaraz wam dokończę. Ach, chciałem być cwany, ale niestety się nie udało. Myślałem, że to troszkę bardziej Zajek podkręci i wtedy przez to, że on tak... Czemu tym bramkarzem tak wychodzi? To wtedy mu to wrzucę. Ależ Mateusz mnie tu uratował teraz. Tu kurczę, będzie takie proste spotkanie. Ach, wiedziałem, że tu zagra, no. Najgorzej. Wiedziałem, że zagra. Pięknie. No i poszedłem na zespół jazzowy i akurat moja koleżanka wychodziła stamtąd. I ja się pytam, gdzie idziesz? A, bo dzisiaj nocka filmowa w klubie studenckim. Ja tak sobie myślę, kurde, nigdy tam nie byłem. Ale ostatnio jest wiele miejsc, w których zazwyczaj nie bywałem, a ostatnio w nich jestem. Mówię, dobra, to pójdę z tobą, no znaczy z wami, bo tam jeszcze druga koleżanka szła. No i poszedłem tam, trzy filmy były. Jeden to był Coco i na nim byłem. No bo później był Deadpool 2 i Obcy. Z tym, że obejrzałbym pewnie jeszcze tego Deadpoola, tylko mówię, no miałem na 8, a... Jezu, co to za podanie tak mocno. A Deadpool się o 23 dopiero zaczynał, ale mówię. Zupełnie inaczej sobie planowałem ten wieczór, a to nagle... Ale... Muszę przyznać, że fajnie było, że no, wiecie, ja to sobie, znaczy ja nie wiedziałem, jak jest w takim klubie, a podobało mi się naprawdę i powiem wam, że kultura czasami większa niż w kinie, bo ostatnio jak w kinie jestem, to naprawdę czasami, dobra, czekajcie, jeszcze mu strzelę bramkę i zaraz wam dokończę, okej, okay. Ach, dawaj jeszcze. Aaaa, ty dziadu, już to miałem. Nie. Zagra do środka? O, w ogóle nie zagra, okej. Okay. Hazard w formie to jest dziku straszny. Biega tam ktoś. No, strzelże to. Nie wierzę, no. O, dobrze, że tu kurczę poszedłem. Taka kontra szła. Nie mam pytań. O Jezu, co to było za podanie. No i Mateusz, wiadomo. Słuchajcie, no strzelę mu jedną bramkę, a później wam dokończę tą historię bardzo ciekawą. Ja wiem, że to was zawsze interesuje. Najbardziej z tych wszystkich rzeczy. O, no nie, no co jest, kurde, ja nie umiem w bramkę ostatnio trafić, powiem wam. Znaczy niby wszystko dobrze robię, a jednak albo słupek, albo gdzieś blisko jestem. Później wyjeżdża mi kolej z jedną kontrą i jest... A propos. Zaraz będzie. No, pięknie tu w kleszcze. Wzięliśmy. No! Zdziwiłbym się, jakby coś takiego po chamskiemu przeszło, ale to mi gość już podał piłkę. Kurde! Ja zgłupiałem, bo ja byłem pewien, że Aubameyang jest... Gwisz to! Że Aubameyang jest na spalonym. O, dobra. Ależ to zmaściłem. W każdym razie. W kinie powiem wam ostatnio...
Nie wiem, no siedzą ludzie na telefonach, świeci tym. Już ostatnio jakaś pani upomniała, ja mówię bardzo dobrze, kurczę, no siedzi na tym telefonie przez pół filmu. Wiecie, no dobra, już jak tam przyszła na film i chce to marnować przed telefonem, no to już trudno, to jej sprawa, czy tam jego. Ale jak, kurczę, świeci tym telefonem po... na pół sali to widać, bo wiadomo, że to duży kontrast jest. No to innym też przeszkadza. I... A tam od razu pierwsza informacja, że wyłączyć telefony, nikt się nie bawi, przynajmniej ja nie widziałem, chociaż ja z przodu siedziałem, więc to też tak. To jest... Grać go! Oj, niedobrze. Ładnie tu wyczekał, ładnie, nie zagrał od razu. Ale teraz zagrał. Hehe, a Janek się tego spodziewał. Już tam był. No ale, to nie jest fa. Aha, to jest dla niego fa. Dobrze. Niech tak będzie. Kurwa. No, Sokratis, pięknie. Strasznie się szybko poruszają ci jego zawodnicy. I przy tym całkiem nieźle przewiduje, chociaż no to było głupie. I to powinna być w sumie co najmniej żółta kartka. No żółta. To by było okej. Okay. Ale żółtej kartki nie ma, bo gramy w PS-a. Tutaj sędziowie nie wiedzą, na czym polegają faule. I kartkują jak im przyjdzie ochota. No tak. Dobra, dobra, bo już mnie to pomału. No nie tam. Już pomału to, że ja tutaj nie mogę żadnej fajnej akcji stworzyć, już mnie to pomału. Dlatego zaraz coś tu wymyślimy. Okej. No, strzelże to jeden z drugim, no przecież. Panie. Może chociaż z różnego coś wpadnie. No dobra, w sumie można zmiany zrobić. Agüero, no dobra. Zróbmy tak, może coś to da. No nie wiem, czy Cruyffa zawołać tutaj, co myślicie? Dobra, no co, co mi szkodzi. No i dajmy sobie na przykład. Chociaż Mateusz mi tu, no dobra, trudno. Mateusz mi tam nieźle pomagał. Pogba? Za jaka tu mam? No, please. Wepchaj się tam jeden z drugim. Ach. Chociaż Pogba? Pyk? Do Hazarda? Hazard? I co teraz mam z tym zrobić? Ale wiecie, że ja uwielbiam takie rzeczy. Na 2 metrach kwadratowych, gdzie jest 1000 osób. I ja uwielbiam po prostu, jak mam takiego małego dziada jak Hazard. To zawsze staram się znaleźć to miejsce, żeby 1-2 zagrać, bo na takim małej przestrzeni, jak się zagra 1-2, to gość naprawdę musiałby szybko zareagować, żeby obroną zdążyć. Naprawdę szybko. Nie. O, dobrze, Casillas. Więc jest ciężko. Tym bardziej, że on nigdy nie wie, czy ja na przykład mu zagram, a może pójdę w inną stronę. Także uwielbiam takie momenty, jak przeciwnik nie wie, co ma robić. Mówię, nieźle sobie radzi. Generalnie. Pany, dobrze. No, tą nogą tam wystawał. O! Panie, co ty masz takie wykopy dziś, Casillas? No przecież ja to ledwo naciągnąłem. Drugi raz. Albo nie miał co zrobić, albo nie wiem czemu, tak. Łatwo mi tą piłkę oddał, Cruyff. Cruyffik. Cruyffik, no. A on może być bez formy, ja go muszę zawsze wrzucać. No to jest Cruyff, on jest po prostu... No, naprawdę, te legendy mi się trafiły dobre. No Maldini, Cruyff i Mateusz. No, no nie mam słabej legendy właściwie. Jak już trafiam legendę, to kozacką. No i jeszcze Beckham, nie? Także... Bo na przykład w poprzedniej części miałem takiego Sokrateza, którego squixelowałem. Znaczy nie, na trenera przerobiłem, bo... Kurczę, no... Jak można zepsuć w ten sposób legendę, że on ma 89 overalla? Ach, mnie tu fabuł chyba, nie? A nie dało się nim kompletnie grać, bo próbowałem, uwierzcie mi, w 18. Zresztą jak oglądaliście, to wiecie. Wiecie co? Ja nie umiem strzelać na killshotów i już wam to mówiłem, ale...
Proszę. No troszkę ta piłka zaczęła na końcu opadać, ale to chyba nie z powodu nakryszota. Ja nie wiem, jak ja mam strzelać te nakryszoty z wolnego. Może powinienem fałsz? Nie wiem. Próbuję, no bo z takiej odległości to tam. Wiadomo, że jakby to był jakiś tam turniej, to bym nie strzelał, tylko robił jakąś akcję. No, chyba sobie ja robisz. No dobrze, Casillas. Kurde, fake shotem mi siatę założył, co za obóz. Ej, liczyłem, że tutaj może się piłka do mnie odbije. Tak jak teraz na przykład. Tak jak teraz, albo i nie. Tak myślałem, że tu zagra. Si ucieka. Pozwolę ci tu zagrać. Tak, prędzej czy później byłem pewien, że tam zagra, tylko właśnie nie wiedziałem kiedy. Ale fajnie, bo ten koleś nie gra banalnie. O, ale na którym już teraz wszedł, tylko szkoda, że... Znaczy szkoda dla niego, że prosto w bramkarza. Co ja robię? Ja tam mam 1000 ludzi, a zagrywam mu na główkę. Dawaj, Razia! O. No, dobra, nie tak to miało być, ale jeszcze coś z tego wyszło. No, ale... No wleciał we mnie, panie sędzio! No, Troll Hazard i Agüero jeszcze dorzuca, no to proszę. To i Agüero, i Cruyff, i Hazard, który został, czyli w sumie zostawiłem tych napastników dokładnie, których i wrzuciłem tych, których mi było tu trzeba. No, Hazard w formie, mówię, naprawdę jest świetne prowadzenie piłki ma, po prostu w formie. Niesamowite po prostu. No i strzały, wiadomo to. On nawet nie robi ruchu nogą, a to leci jak petarda ta piłka. Dobra, mamy 3-0, chyba że teraz jeszcze mi strzeli. Więc udało mi się złamać pasce tego przeciwnika. Okej. Zatworzymy sobie jeszcze paczkę na końcu. A tam taki bramkarz, Alisson. Kurczę, ja bym się cieszył. Ja muszę grać, bo Pickford jest bez formy całkiem w tym tygodniu. Jak go trafiłem, to oczywiście ma formę E. Benitez jest w formie, ale ja go w życiu nie wrzucę. To jest po prostu dla mnie kaleka straszna. Chociaż ostatnio Brunson nim bronił i bronił mi wszystko. O, ale tak jest zawsze po prostu. U mnie w klubie to Benitez jak wybija piłkę, to sobie strzela sam ten w bramkę, a u przeciwnika to broni wszystko. No, pomału wracam na rating 1200, bo ostatnio dwa razy przegrałem, to mi spadł. No, tutaj 950 to dosyć wysoki rating przeciwnika. Jakiś tam exp. Okej. No i właśnie, collector box. Zajek, dobrze. Zaraz ci tu odnowię, wszystko ci odnowię. Może paczkę i spadam na gitarze ćwiczyć. Jeszcze sobie trochę popinkam dzisiaj. Bo z którego to national będzie, co? Tego? Tu? A, tego też nie kupam, czemu akurat A? Tutaj jest do trafienia chyba Alisson, więc... A jak Alisson, poproszę. Liga angielska. To tam nie mam zielonego pojęcia, kto jest do trafienia. Złota, z Paris Saint-Germain. Rabiot albo Marian, nie Marian, Paredes. DMF chyba, co? Pan Paredes. Pan Paredes ze speedem 69, no to chyba nie. Chyba nie. Ten tu jest ciekawy. No właśnie, tak go kojarzyłem, że ta srebrna piłka całkiem daje radę. No dobra, lipa. Lipa, ale tego żeśmy się spodziewali, dlatego nie polecam tych paczek w tym tygodniu. Nie wiem, czemu oni dają National Stars. Nie wiem, no dziwne to dla mnie jakieś takie. No nic, dobra, ja wam dziękuję za ten odcinek, miłego wieczoru, mam nadzieję, że dobrej porze to mówię, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ja te odcinki będę mógł wrzucić, bo to wszystko zależy od tego, kiedy dostanę miniaturkę od grafika, także no mam nadzieję, że miłego wieczoru, a jak nie, to miłego dnia, w każdym razie pozdrawiam was, trzymajcie się, hej, hej.